Przyjechałem właśnie do takiego sklepu kempingowo-outdoorowego, ale jest jeszcze nieczynny, więc korzystając z okazji opowiem Wam o tym, jak się jeździ skuterem po Wietnamie. Jesteśmy w Saigonie. Więc przede wszystkim jest to prostsze niż się wydaje. W tym chaosie jest jakaś logika. Zasad jest kilka, jeżeli je poznacie, to bez problemu sobie poradzicie i będziecie mieli z tego przyjemność. Zasada pierwsza. Obowiązuje tutaj ruch taki jak na stoku narciarskim, jak na snowboardzie albo na nartach. Czyli patrzysz przed siebie, nie rozglądasz się do tyłu, nie patrzysz w lusterka, tylko patrzysz przed siebie i obserwujesz, co się dzieje przed tobą. Ci za tobą także patrzą przed siebie, więc oni widzą tylko ciebie. I zachowują się w taki sposób, jaki chcą, bo wiedzą, że ci z tyłu też obserwują ich i uważają na nich. Zasada druga. Zasada druga jest taka, że jedziesz jak najwolniej, powoli, dostosowując się do ruchu ulicznego. Nie kombinuj, nie cwaniakuj, nie przyspieszaj, jedź jednostajnym tempem cały czas przed siebie. I tyle. Zasada trzecia. Ulica podzielona jest zasadniczo na dwie strefy. Strefę dla skuterów i strefę dla samochodów. Ty jedziesz tą strefą, która jest dla skuterów, czyli trzymasz się prawej strony. Jak będziesz wjeżdżać na lewą, to będą na ciebie trąbić i na ciebie krzyczeć. Jak jedziesz po prawej stronie, nic się złego nie będzie działo. Zasada czwarta. Kiedy używasz klaksonu, bo oni cały czas trąbią. Za chwilę znowu zatrąbią. Trąbią, żeby dać sygnał, hej, jadę za tobą, hej, uważaj na mnie, hej, czy mnie widzisz? Możesz po prostu minąć, ale możesz też odtrąbić, dając sygnał, że hej, widzę cię, wiem, że mnie mijasz. Zasada piąta. Staraj się jak najmniej rozglądać, dlatego że w ten sposób załatwiasz sobie pierwszeństwo przejazdu. Osoba, która się nie rozgląda, tylko jedzie odważnie, nawet wyjeżdżając z wąskiej uliczki prosto w ruch uliczny, zawsze dostaje pierwszeństwo, no chyba, że ktoś cię nie zauważy. To są już wszystkie zasady, które musicie znać, jeżeli chodzi o jazdę po Wietnamie na skuterze. I naprawdę, mając tutaj skuter, który kosztuje około 120 do 150 tysięcy dong w 2020 roku, czyli jakieś 20 do 20 paru złotych, możecie świetnie podróżować. Paliwo jest mniej więcej w cenie jak w Polsce, może troszkę tańsze. Kosztuje 20 tysięcy dong, więc to jest no, trochę mniej niż dolar, czyli okej, czyli jest tańsze niż w Polsce. Kupujecie paliwo albo na stacjach benzynowych, których jest dosyć dużo, albo jak jesteście gdzieś poza miastem, albo stacji nie ma, to możecie szukać takich małych stoisk, czasami przy miejscach, gdzie dają jedzenie, gdzie można kupić po prostu butelkę paliwa, na którym dojedzie się do najbliższej stacji i wlać ją sobie do baku samodzielnie. Do zobaczenia na szlaku. Aha, jeszcze jedna rzecz. Kaski. Koniecznie noście kaski. One kompletnie Was nie będą chronić przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem, dlatego że wiatr je zwiewa, one spadają w czasie jazdy, te paski są zupełnie niepasujące i ciągle się rozluźniają, więc tak naprawdę nie dają Wam żadnej ochrony. Ale jeżeli nie będziecie mieli kasku, to zatrzyma Was policja, będzie Was prosić o międzynarodowe prawo jazdy, robić kłopoty, chcieć łapówkę i tak dalej. Więc najlepiej noście kaski. A jeżeli policja Was zatrzyma, to dzwońcie do swojej wypożyczalni skutera i oni Wam trochę pomogą. Natomiast jeżeli będziecie bez kasku, to mogą być kłopoty. Noście kaski. A jeszcze jedno właśnie. Jeszcze tylko jedna rzecz. Aż zjechałem na pobocze, żeby Wam o tym powiedzieć. Kiedy jedziecie, bądźcie turboczujni. Udawajcie, że nie jesteście, tak jak mówiłem, ale bądźcie turboczujni. Patrzcie na to, co robią ci przed wami, ale także na to, co się dzieje na poboczu. Czasami niektóre skutery jadą w przeciwnym kierunku, więc spodziewajcie się ruchu z każdej strony. Mówiłem o tym, że samochody mają pierwszeństwo nad skuterami, więc one mogą nagle zrobić zakręt, mają prawo. Mają prawo także zajechać wam drogę, mają prawo. Prawo ma także zrobić to coś, co jest większe od was, czyli na przykład wózek na trzech kółkach. Więc pamiętajcie, patrzcie, co się dzieje, jeżeli ktoś nagle zaczyna naciskać hamulec, widzicie, że coś się z nim dzieje, zwalnia albo się zaczyna rozglądać, od tego macie właśnie klakson. Więc pamiętajcie, czujność, wyobraźnia, co robią ludzie i będzie naprawdę git. A tak poza tym to jest super proste. Jadę dalej. Okej. Okay. A właśnie, jeszcze jedno. Gdybyście się zastanawiali, dlaczego jeżdżę w słuchawkach. No więc ja nie jeżdżę w słuchawkach dlatego, że słucham muzyki, tylko ja jeżdżę w słuchawkach dlatego,
że mi GPS po prostu mówi, gdzie mam skręcić, więc nie muszę co chwila wyjmować telefonu. Trzeba się tylko nauczyć, że Google Maps trochę wcześniej mówi skręć w prawo i nie skręcać od razu, tylko za jakieś 100 metrów dalej, bo inaczej zabłądzicie. To jest w ogóle dobry patent. Hej, cześć, już jadę, naprawdę jadę.